Witam w nowym odcinku GieKSA News. Jesteśmy właśnie na stanowisku GKS-u Katowice i Urzędu Miasta Katowice w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, gdzie odbywa się właśnie 8. Europejski Kongres Gospodarczy. Rozpoczynamy od informacji na temat konferencji prasowej dotyczącej wielosekcyjnego GKS-u Katowice, która odbyła się właśnie tutaj, w MCK-u. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbyła się konferencja prasowa, w trakcie której przedstawiciele Urzędu Miasta i GKS-u Katowice mówili o budowie wielosekcyjnego klubu. Kibiców GieKSY szczególnie ucieszył plan powołania sekcji hokeja na lodzie. Przed nami wielkie wyzwanie, jakim jest hokej w Katowicach. To oczekiwanie społeczne ze strony kibiców jest od wielu lat, aby hokej wrócił na należne miejsce w Katowicach. Tradycje sportowe w tej materii są bardzo duże, bo nie ma co ukrywać, tych klubów hokejowych w Katowicach było kilka. Wszystkie odnosiły sukcesy. W ostatnim czasie funkcjonowały na terenie miasta dwa, a w tej chwili z dużym rozmachem funkcjonuje jeden, ale sukcesu sportowych nie widać. Inaczej niż w szkoleniu sportowym, bo w szkoleniu dzieci i młodzieży realizowane jest na całkiem niezłym poziomie. Niemniej jednak my patrzymy przez pryzmat hokeja na lodzie w barwach GKS-u Katowice, korzystając z tych olbrzymich tradycji, ale jako niezależny podmiot, który ma funkcjonować na rynku i starać się z jednej strony o sukces sportowy, z drugiej strony o pozyskiwanie sponsorów, choć miasto ma świadomość, że musi przynajmniej na wstępie zaangażować duże środki finansowe. Pod szyldem GKS-u Katowice występują obecnie piłkarze, piłkarki, siatkarze i młodzi tenisiści. W przyszłości do tego grona, poza hokeistami, mogą dołączyć zapaśnicy i szachiści. To kontynuacja realizacji strategii prezydenta Katowic Marcina Krupy. Pewne założenia, jeśli chodzi o wielosekcyjność, wynikają także z strategii przyjętej przez zarząd, przez właściciela też klubu. Na pewno chcielibyśmy mocno postawić na hokej, bo to dyscyplina, która w ostatnim czasie tutaj mistrzostwa pokazały, że ten głód hokeja jest, co widać było po trybunach, ale też po historii Katowic, gdzie mocno było samo Katowice związane z hokejem. Chcielibyśmy też, to się już stało faktem, otworzyć tą sekcję tenisa, przy czym to sekcja bardziej nakierunkowana na szkolenie dzieciaków, na to, żeby dzieciaki miały frajdę z grania w tenisa i myślę, że to też jest ważne, bo Katowice też na ten tenis w swoim czasie mocno postawiły. Siatkarze GKS-u Katowice odnieśli wielki sukces i zostali mistrzami pierwszej ligi. Siatkarze GKS-u w blasku złota. Trójkolorowi po siatkarskim horrorze pokonali w decydującym piątym meczu 3-1 SMS Spałę. Tym samym zostali mistrzami zaplecza plus ligi. Prowadziliśmy bodajże 5 punktami, to myślałem, że dociągniemy to spokojnie do końca bez takiej nerwówki. No a to, co było w końcówce, to już naprawdę horror, ale cieszymy się, że udało się to wyciągnąć, bo naprawdę chłopaki zespali, pokazali w tym roku, jak i zresztą w tamtym roku także. Także naprawdę bardzo mocna drużyna i jesteśmy bardzo zadowoleni, bo w tiebreaku obstawiam, że mogło być bardzo różnie. Wielkiemu finałowi towarzyszyły nerwy i emocje do ostatniej piłki. Fakty są jednak takie, że siatkarze z Katowic z sezonu na sezon notują progres, za co należą im się wielkie słowa uznania. Bardzo się cieszę z zwycięstwa, bardzo się cieszę z tego, że na pierwszy rok jako Beniaminek pierwszej ligi, po awansowaniu z drugiej ligi, wejściu do pierwszej ligi, zaraz robić mistrza i myślę, że w takiej kolejności to będzie naśladowało w przyszłym roku w Puzlidze. Bardzo, bardzo chcę pogratulować chłopcom, wszyscy, naprawdę wszyscy, tych 260 parę dni, które z nami przetrenowali, było naprawdę bardzo ciężkie. Chcę podziękować chłopcom, że to wytrzymało. Wiedziałem na pewno, że kto to wytrzyma, to jakiś medal zrobi. Piłkarze GKS-u Katowice przygotowują się do starcia z Chorobem Głogów. Mecz w sobotę o godzinie 17 na Bukowej 1. Piłkarze GKS-u Katowice na ostatniej prostej rundy wiosennej. Przed nimi 3 ważne mecze z Chorobrem, Zawiszą i Wisłą Płock. W szatni przybukowej nikt nie myśli o urlopach. Pierwsze spotkanie, w którym GieKSA zmierzy się u siebie z Głogowianami, może być szczególne dla Filipa Burkharta. Pomocnik GKS-u powraca po dłuższej absencji spowodowanej kontuzją. Jestem 2 miesiące praktycznie poza boiskiem, ale już trenuję na pełnych obrotach i zobaczymy. Mam nadzieję, że już w sobotę będzie wszystko dobrze, że może trener mnie zabierze do 18 i wrócę na boisko. Bardzo tego bym chciał, jestem głodny piłki. GKS Katowice, Chrobry Głogów. Sobota, 21 maja, godzina 17. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku GieKSA News. Do zobaczenia za tydzień.